Witajcie! Dzisiaj przygotowuję dla Was rewelacyjny, lekki sernik na zimno z jogurtu naturalnego. Dodatkowo w spodzie ciasta będą płatki owsiane, więc jest podwójnie zdrowy. Zaczynamy od pokruszenia kruchych ciasteczek pełnoziarnistych lub zbożowych, jakie wolicie. Następnie w rondelku rozpuszczamy margarynę z cukrem pudrem. I teraz szybko możemy go wyrobić, czyli pół szklanki płatków owsianych, szklanka pokruszonych ciasteczek pełnoziarnistych lub zbożowych. Dokładnie to mieszamy. No i wlewamy margarynę roztopioną. Ciasto tutaj w konsystencji będzie przypominało troszeczkę kruszonkę. Będziemy musieli je dognieść do spodu formy. I teraz ważna sprawa, formę musimy bardzo szczelnie wyłożyć folią spożywczą lub aluminiową, ponieważ ciasto będzie płynne, więc może nam się wylać w lodówce, a tego byśmy nie chcieli. Więc jak wyłożymy jakąś folią, to wtedy przekładamy ciasto i dociskamy je do dna, tak aby szczelnie ten spód wypełnić. Doklepujemy, dociskamy, dowolna metoda, jak tylko lubicie. Teraz na dno, na ten spód nakładam pokrojone brzoskwinie, zachowujemy z puszki z brzoskwiniami i brzoskwinie i syrop, wykładamy tyle ile chcemy na spód, resztę zostawiamy, bo się nam wszystko przyda. I teraz tak, z tego co zostanie, połowę kroimy, wkładamy do lodówki, jak nam wszystko, masa stężeje, to ozdobimy tym ciasto, drugą połowę blendujemy, bo dodamy ją do masy serkowej. W rondelku doprowadziłam syrop do wrzenia, zdjęłam go z ognia i dodałam dwie łyżki żelatyny, to dokładnie mieszam i syrop z brzoskwin jest już gotowy, musimy tylko poczekać aż ostygnie. Do ostudzonego syropu przekładamy zblendowane brzoskwinie. Możemy to od razu wymieszać, ale możemy też na koniec wszystkie składniki razem wymieszać. Możecie tak jak ja, takim mieszadełkiem lub też za pomocą miksera. Dodajemy dwie krople aromatu waniliowego. Następnie ja dodałam najpierw połowę jogurtu, żeby łatwiej mi było to ręcznie rozmieszać. Następnie dodaję oczywiście drugą połowę jogurtu i wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam, żeby ta masa była gładka, no bo tak jak już to przygotujemy, tak to zastygnie i tak to będzie wyglądało. Dodaję resztę. No i mieszam. Już jedną z ostatnich czynności, jaką będę musiała wykonać, będzie dodanie cukru pudru, żeby w końcu trochę posłodzić nam tą masę. Więc przesiewam go przez sito, żeby był gładziutki. No i teraz to również muszę dokładnie wmieszać. Jeszcze sobie skosztujcie do smaku. Możecie ewentualnie troszeczkę cytryny dodać, soku z cytryny, jeżeli będziecie chcieli bardziej kwaskowate. I teraz delikatniej niż ja wlewajcie to do formy, bo jak widzicie, ja środkowe brzoskwinie wyrzuciło mi je na wierzch, ale za chwilę je z powrotem na miejsce wsunę. No i tak przygotowany sernik musi wylądować w lodówce, najlepiej na całą noc, żeby porządnie nam masa stężała. No już gotowe. I tak naprawdę, jak już masa będzie gotowa, to wyjmujemy sernik z formy i dekorujemy brzoskwiniami dla ozdoby. Po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy do polubienia nas na Facebooku, dodania na Google+, a także do subskrypcji naszego kanału na YouTubie. Pozdrawiamy!